Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie płyn do kąpieli Fine Life. Jest to płyn, który ma bardzo wiele bardzo ciekawych atutów i zalet. No i mowa tutaj m.in. o kwestiach takich jak tworzenie pachnącej piany, która bardzo właśnie ładnie pachnie takimi kwiatami. Dalej mamy również kwestię tego, że jest on z gliceryną i proteinami mleka. Zatem wszystko to fajnie się naprawdę komponuje, jeżeli chodzi właśnie o ten płyn do kąpieli. No i tutaj generalnie, jeżeli chodzi właśnie o ten płyn, no to w takiej butelce dość sporej mamy 1 litr tego płynu. Cena takiego płynu w sklepie to około 8 zł, mniej więcej w tych okolicach powinniście znaleźć ten płyn do kąpieli. Oczywiście jest to cena taka orientacyjna i w perspektywie czasu może ona ulegać zmianie. To co warto wiedzieć na temat tego płynu, no to przede wszystkim jest to kwestia tego, że jest to płyn o zapachu kwiatów, co zresztą również tutaj znajdziecie. Bardzo ciekawa opcja właśnie do kąpieli. No ja sobie właśnie lubię od czasu do czasu, kiedy biorę kąpiel w wannie, dodać taki płyn do kąpieli. No i wtedy rzeczywiście tworzy się taka fajna pianka, wszystko fajnie pachnie. No i rzeczywiście przyjemnie się w takiej wodzie kąpać z tym płynem. Bardzo, powiem szczerze, przyjemny zapach tego płynu. Jeszcze sobie powącham i zobaczymy, jak to w środku pachnie. Tak tutaj wygląda mniej więcej to wszystko po otwarciu. Jeżeli chodzi o zapach, no to rzeczywiście wyczuwa się tutaj taki kwiatowy zapaszek, może gdzieś tam przychodzący troszkę też w mleczne zapachy, natomiast bardziej tutaj takie kwiaty bym powiedział. No i rzeczywiście to też podobnie pachnie po rozcieńczeniu gdzieś tam w wodzie, w wannie, tak? Jeżeli sobie lubicie dodawać jakieś płyny do kąpieli, no to myślę, że płyn Fine Life będzie tutaj bardzo dobrym wyborem. Na ile oceniłbym ten płyn do kąpieli? Myślę, że wystawiłbym tutaj notę 9,5 na 10, a to z tego względu, że praktycznie całkowicie spełnia on swoją funkcję, przyjemnie pachnie. No i tutaj są też właśnie te kwestie związane z tym, że jest on z gliceryną i proteinami mleka. Generalnie właśnie stosunek ceny do jakości myślę, że stoi tutaj na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli zatem lubicie się gdzieś tam zrelaksować właśnie od czasu do czasu w wannie, naleć sobie gdzieś tam właśnie pachnące jakieś piany, no to tego typu produkt będzie, myślę, dla Was dobrym wyborem. Dlatego jak najbardziej polecam Wam właśnie ten płyn do kąpieli, jeżeli gdzieś tam na niego natkniecie się w sklepie, warto go po prostu zwyczajnie sobie wybrać, no i przetestować już go u siebie podczas kąpania, czy też po prostu podczas brania właśnie jakiegoś tam prysznica, tak? Myślę, że wtedy rzeczywiście znajdzie on swoje zastosowanie w takich sytuacjach. No a zatem tak to wszystko mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ten płyn. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy sądzicie na temat tego płynu do kąpieli, jak i również możecie dać mi znać w komentarzu, z jakich płynów Wy najczęściej korzystacie u siebie podczas kąpieli. A tymczasem właśnie to jest wszystko. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. Zachęcam do subskrypcji. Zachęcam również do zostawienia polubienia pod filmem. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.